Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Myślę, że taki błogosławiony czas Bóg przygotował dla nas i na tą chwilę okoliczności. Nie trudno tak było się wzruszyć tymi słowami, że właśnie Bóg, który nas powołuje, powołuje nas do Jego chwały, dla Jego dzieła. My sami jesteśmy nic w stanie uczynić. Ale właśnie to, co możemy dzisiaj sięgnąć właśnie po to słowo, które było wspomniane, że to Bóg tą jest światłością i w tej światłości powołał Ciebie, powołał mnie, abyśmy chodzili, abyśmy doświadczali tej Bożej łaski, ale jednym celem, który Bóg nam włożył w moje i Twoje serce, to dał tą łaskę zbawienia, czyli żywot wieczny. I do Niego biegniemy i Jego oczekujemy, aby to było naszym pragnieniem. Kochani, jak było wspomniane, można powiedzieć, ja powiem tak krótko, można powiedzieć o sobie. Jestem też wychowany jako z rodziny wierzącej. Jestem Bogu wdzięczny za ten czas łaski. I wspomnę właśnie naszych dziadków, naszych bardzo sobie ceniłem i cenię aż po dzień dzisiejszy. Wychowany byłem przez nich. Przez całe lata, można powiedzieć, o nich się uczyłem. Jestem za to Bogu wdzięczny. I tak myślą, na pewno dobrze znacie list do Hebrajczyków. Tam z 13 rozdziału, 7 werset jest napisane: pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże i rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Chwała Panu Bogu. Zobaczmy ten czas w moim życiu, którym można powiedzieć, też jestem długo wierzącym, ale to mój dziadek wielmoży. Dzisiaj się cieszę, raduję i czy zbory w Łodzi, Wojtasiki, czy braci, jak tu było wspomniane, Andrzeja tato, Kazimierz Poręba i inni, czy tutaj brat Michał, oni byli przy nas od samego początku. Gdzieś brat Robak, pamiętam, to jest taka Boża łaska. Tutaj Łukasz nie tak dawno przeprowadzał wywiad, gdzie właśnie wspominał o tych starszych, którzy byli właśnie oni taki dla nas wskazówką. I powiem wam szczerze, my się od nich uczyliśmy. My mieliśmy na tyle, ja jestem Bogu wdzięczny, że On mi dozwolił, aby właśnie wsłuchiwać się w to, co oni nam głosili. Z taką pokorą, z taką bojaźnią, oni coś pozostawili w sercach naszych i przez moc Ducha Świętego, abyśmy w tym trwali, abyśmy to ubogacali się. I tak myślę, ja z tym też się cieszę, raduję. Bracia i siostry, jak było wspomniane, kim my jesteśmy przed obliczem Bożym. Wybaczcie, sięgnę dobrze znanego psalmu. Na pewno i wy dobrze go znacie, psalm 84, że błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Myślę, że jesteśmy takimi błogosławionymi dziećmi Bożymi, które Bóg tą światłością prawdy wyrwał nas z tego świata. Staliśmy się Jego żywym Kościołem, żywą nadzieją i żywą chlubą. I właśnie my możemy dzisiaj, błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w kim? No w Bogu, nie w sobie. I chwała Jemu za to, że On dzisiaj nas zgromadza, że dzisiaj możemy oddać Bogu chwałę. Ale korzystając z tego czasu, dziękuję Bogu, że dozwolił właśnie uczestniczyć w tej właśnie wspólnocie odrodzonych serc przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby dziękować za wszystkie dobrodziejstwa, które w naszym życiu wyświadczył. I tak jak wspomniałem, dzisiaj też chcę podziękować żonie za jego cierpliwość, która jest z nami, czyli właśnie za tą jej miłość, za jej wsparcie, za jej trud. I to, co mogę podziękować także również swojej mamie, chociaż jest tutaj na tym miejscu, ma 89 lat, ale właśnie to jest to, kiedy mój dziadek był przełożonym na tamte czasy. To jest takie Boże błogosławieństwo, że gdzieś wspólnie ta rodzina może nieść to świadectwo Bożej łaski. I tak jak powiedziałem, ja jestem Bogu bardzo wdzięczny za te właśnie braci, za te zbory, które właśnie one coś przekazują, mimo że coś doświadczamy. I zobaczmy, dzisiaj to bym tak powiedział, na pewno z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan. Zobaczmy, to kochani dotyczy was, wszystkich, kochana, droga rodzino.
Tak jak było wspomniane, brat Andrzej Nazimek powiedział, to jesteście wy radością dla mnie, zbór w Łodzi, nasi bracia, siostry, każde jedno serce, syn, można powiedzieć, dzieci i synowa, każde jedno serce, które jest blisko nas. Dzisiaj możemy się radować, ale zobaczcie, kto tam jest napisane. Tym pierwszym Tesaloniczan, wybaczcie, że jeszcze tak sięgnę do słowa, ono jest najwięcej, można powiedzieć, coś pokazuje, bo ono jest żywe, ono jest mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I tutaj Słowo Boże mówi wyraźnie, przeczytajmy ten jeden werset, właściwie dwa wersety, to jest drugi rozdział, 19 i 20 werset. To się dotyczy mnie, ciebie, każdego z nas. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Chwała Bogu, bracia i siostry. To dotyczy każdego z nas. To wy, jak się cieszę, jak dzisiaj na tym spotkaniu ktoś tam mówi, o wujek, dobrze, że cię widzę. To naprawdę serce się raduje, mimo że rzadko może się widzimy, może rzadko przebywamy sobą, ale mówi tu Słowo Boże i apostoł Paweł, zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Chwała Jemu za to. I tak zakończę tylko tak krótko. Wybaczcie, z pierwszej królewskiej jeszcze 8 rozdział. Dlaczego? Jest to modlitwa taka wspaniała Salomona. I chciałbym właśnie, aby ona też dotyczyła każdego z nas. Abyśmy właśnie popatrzyli na tych starszych, na tych braci, którzy służą. I tutaj jest 8 rozdział z pierwszej królewskiej, 57 i 8 werset. Niech Pan Bóg nasz będzie z nami, jak był z naszymi ojcami. Niech nas nie opuści, ani nas nie porzuci. Niech raczej skłoni nasze serca ku sobie, abyśmy postępowali wszystkimi Jego drogami, przestrzegając Jego przykazań i ustaw i praw, jakie nadał naszym ojcom. Niech te będą te moje słowa, które je błagałem blisko Pana naszego w dzień i w nocy, aby potwierdził prawo swojego sługi i prawo swojego ludu izraelskiego stosownie do potrzeb każdego dnia. Chwała Bogu. Chwała to Panu. Słowo niech pozostaje w naszych sercach. Niech ono będzie wytrwałością w tej nadziei do Królestwa Bożego. A Boża łaska, Boży pokój niech wypełnia myśli serc. A ja co mogę prosić z tego miejsca? Módlcie się za nami, aby Bóg dozwolił nas wytrwać w tej służbie dla Jego chwały, do wspólnego budowania ciała Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.